Kaskaderzy z grupy Monster Show Chałupka przez wiele lat przygotowywali swoje popisy, aby w końcu zaprezentować je przed publicznością. Po raz drugi już odwiedzili Działdowo i pokazali zapierające dech w piersiach popisy. Tak jest, w ten sposób Emily z cecha do sklepu na zakupy. Jak widzicie, więcej miejsca do parkowania, wszędzie można się wcisnąć. Potrzebny jest tylko jeden mały najazd i troszeczkę umiejętności, jak Emilowi na pewno nie brak. Tak jest i idziemy zaparkować. Zaparkujemy. Brawo! Kaskaderzy wykonali wiele emocjonujących i niebezpiecznych trików, takich jak jazda synchroniczna, drift, jazda na dwóch kołach z akrobacjami kaskaderów, pokaz niespodzianka dla dzieci z Citroenem 2CV, samochodowe wypadki. Tak powiedzmy, nie chciałby się troszeczkę szybciej przejechać. Nie chciał, nie? Była też okazja, aby zobaczyć jedyny w Europie samochód specjalny z dwoma silnikami prowadzony przez dwóch kierowców. To, na co wszyscy czekali, to jednak finał pokazu, czyli kasacja pojazdów dwoma potężnymi Monster Truckami, w tym pierwszym polskim Monster Truckiem Warszawa M20. To nie koniec atrakcji dla miłośników samochodu z czasów PRL-u. Kaskaderzy Chałupki zaprezentowali drift wykonany specjalnie przebudowaną polską syreną. Emocji było wiele, a kto na pokaz nie przyszedł, niech żałuje. Na pocieszenie informujemy, że Emil z ekipą do Działdowa jeszcze zawitają.